Z uwagi na spore zainteresowanie pasłęckimi zabytkami i tym, gdzie może być ukryta bursztynowa komnata, pragnę pokazać Państwu, gdzie szukano i szukano w trzech miejscach, kopano w trzech miejscach. Być może najstarsi albo ci w średnim wieku mieszkańcy Pasłęka wiedzą gdzie i pewnie wskazaliby te miejsca. Jedno z nich jest właśnie tutaj, obok pasłęckiego zamku. W tym miejscu niegdyś kopano. Dokopano się tam do jakichś cegieł, do jakichś murów. Drugie miejsce, w którym kopano, szukano bursztynowej komnaty, jest tam za murami miasta, między tymi dwoma ostatnimi drzewami. Tam doszukano się też jakichś cegieł, jakichś murów, ale tam też nie znaleziono. Za chwileczkę zobaczymy trzecie miejsce i to jest też blisko tego miejsca, tylko że po drugiej stronie. Serdecznie zapraszam. Za moimi plecami jest drugie miejsce, te dwa drzewa za murami, to tam właśnie szukano bursztynowej komnaty, a trzecie miejsce jest właśnie tutaj, w tym miejscu. Tutaj kiedyś też szukano w latach 80. bursztynowej komnaty, no i oczywiście jej nie znaleziono. Ale według moich ostatnich informacji, które do mnie dotarły, jest jeszcze czwarte miejsce i tam nie szukano tej komnaty. Za chwileczkę Państwu to miejsce pokażemy. Jak Państwo teraz widzą, jesteśmy między kościołem a zamkiem. To właśnie w tym miejscu, gdzie teraz stoję, najprawdopodobniej może być ukryta bursztynowa komnata. Jest to jedno ze wskazań mojego widza, którego serdecznie pozdrawiam. W tym miejscu istnieje hipoteza, że może być ukryta bursztynowa komnata, dlatego też, że między zamkiem a kościołem kiedyś istniał podziemny tunel. Najprawdopodobniej tam ukryto bursztynową komnatę. I w tym miejscu nikt w latach 80. podczas poszukiwania bursztynowej komnaty tego miejsca nie sprawdzał. A może warto. Może warto i być może my jesteśmy pierwsi, którzy pokazujemy tą informację, że w tym miejscu może być ukryta bursztynowa komnata. Serdecznie zapraszam do odwiedzin na mojej stronie internetowej. Adres jest podany właśnie w tym miejscu. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników zabytków Pasłęka do oglądania. To tyle, jeśli chodzi o pasłęckie zabytki. Mam nadzieję, że chociaż niektóre spodobały się Państwu i zechcą Państwo do Pasłęka przyjechać, bo warto. Już w innym filmie przedstawimy historię innych obiektów zabytkowych, między innymi dwóch bram, a właściwie trzech bram pasłęckich. Jedna nieistniejąca też ma swoją historię, ale o tym kolejnym razem w kolejnym filmie. Bardzo dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.